Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym zestawieniu weekendowych spotkań, których wyników nie da się wytłumaczyć. Weekendowych spotkań, przez które wielu z nas utopiło kupony. I zobaczymy, jak to tym razem wyglądało. Oczywiście zapraszam Was do zostawienia subskrypcji i dzwoneczka, żeby mieć na bieżąco powiadomienie o każdym moim nowym filmie. Zapraszam też do grupy Obstawiamy, gdzie tworzymy armię prawie 2000 osób na Facebooku. Jest to grupa dyskusyjna, każdy może wyrazić swoją opinię na temat bukmacherki czy sportu. Także serdecznie zapraszam, wbijajcie. Tymczasem lecimy z wtopkami weekendu. Zaczynamy od soboty i od wizyty w holenderskiej Eredivisie, gdzie PSV grało na wyjeździe z ADO Den Haag. Oczywiście tabelka ligi holenderskiej jest już po remisie. W meczu było 1-1, no i przed tym meczem piłkarze, działacze, kibice PSV mieli jeszcze jakiś cień nadziei, cień szansy na walkę o drugą, może nawet o pierwszą pozycję, no ale właśnie ten remis chyba odebrał wszelkie nadzieje. Aktualnie zostały 3 kolejki do końca. PSV ma 69 punktów, no i traci już 6 punktów do drugiego Ajaxu i 7 punktów do Feyenoordu, który jest aktualnie liderem ligi. Ciężko sobie wyobrazić scenariusz, że Feyenoord i Ajax wypuszczają dwa pierwsze miejsca. Oczywiście jeszcze nie wiadomo, jak to się ułoży dokładnie, kto będzie pierwszy, a kto będzie drugi. W tych trzech kolejkach to wszystko się wyjaśni, ale wydaje mi się, że PSV tym remisem zaprzepaściło sobie jakiekolwiek szanse na jeszcze walkę o wicemistrzostwo i o drugie miejsce. Jak sami widzicie, kurs 1,24 na wyjazd to jest zdecydowanie za mały, żeby w ogóle coś takiego ruszać. Wchodzi remis po kursie 6,50. Den Haag wyrównał w 87 minucie. No i podejrzewam, że była to minuta śmierci wielu kuponów, także jest to nasza pierwsza sensacja. ADO Den Haag, PSV, 1-1, kurs 6-0. Zostajemy przy sobocie, jako drugą niespodziankę uznaje remis Romy z Atalantą. Trzeba sobie powiedzieć, że Atalanta nie jest jakimś słabym zespołem, aktualnie jest na 5. miejscu, ma 60 oczek, no ale Roma powinna ten mecz spokojnie wygrać. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to zdecydowanie decydująca faza sezonu, że tak powiem, zdecydowanie decydująca, to Roma grając u siebie powinna pokonać Atalantę i zgarnąć 3 oczka. Oglądając całe spotkanie i drugą połowę tak gnietli Atalantę, to na N'Golan słupki, to poprzeczki, to minimalnie chybione strzały, naprawdę mieli miażdżącą przewagę, no ale nie dali rady wygrać tego spotkania, nie dali rady strzelić drugiej bramki i tym samym Juventus odjeżdża już na 8 punktów i jest coraz bliżej mistrzostwa. Właśnie przez takie mecze przegrywa się mistrzostwa i zdecydowanie jest to niespodzianka, chodzi remis po kursie 4,40 i druga niespodzianka w naszym odcinku staje się faktem. Jeszcze zostajemy przy sobocie i zostajemy nawet przy Serie A, gdzie Fiorentina o godzinie 15 podejmowała na własnym boisku Empoli. Fiorentina, która przed tym meczem na pewno miała aspiracje, no aspiracje to pewnie cały czas ma, no ale miała szansę i aspiracje na walkę o europejskie puchary, bo gdyby wygrali to spotkanie, mieliby 5 punktów straty do 5. miejsca, które daje awans do rundy grupowej Ligi Europejskiej. Nie stało się tak. Empoli walczące o utrzymanie pokonało Fiorentinę na wyjeździe. Z tego co tam czytałem, to 2 bramki tutaj padły ze spalonych. Empoli dostało jakiegoś karnego w 93 minucie. No i tak się skończył mecz. Wynikiem 2-1, gdzie nikt się tego nie spodziewał. Też w kuponach widzów, które ostatnio wrzuciłem na YouTube, odcinek wygrał kupon, na którym było do wygrania ponad 31 tysięcy złotych. No i właśnie ten kupon zawaliła tylko i wyłącznie ta Fiorentina. Ta głupia Fiorentina zawaliła taki piękny kupon. No i tak to właśnie się dzieje. Tak to się dzieje z pewniakami, bo na Fiorentinę u siebie był kurs 1,37, a wchodzi kurs 8,5 na zwycięstwo Empoli na wyjeździe. Trzecia niespodzianka, lecimy dalej. Czwarta niespodzianka, również sobota i nasza rodzima ekstraklasa. Jagiellonia Białystok podejmująca Krakowie na własnym boisku. Wiem, że sporo osób dawało Jagiellonię, bo wydawało się, że to jest bardzo dobry meczek do grania. Jagiellonia pierwsze miejsce, lider tabeli. Krakowia naprawdę gra w kratkę. Czwarte miejsce w tabeli po tym meczu. 0-0 praktycznie, no nie było jakichś dużo klarownych okazji do strzelania bramki dla jednej, jak i dla drugiej drużyny. Mecz kończy się remisem. 0-0, nie wpada żadna bramka. Tym samym na pewno jest to niespodzianka, że lider u siebie nie dał rady Krakowi, która w tym sezonie gra poniżej oczekiwań i ma 31 oczek. Dla porównania Jagiellonia po tym meczu 56 punktów, także remis po kursie 3,75 to kolejna czwarta niespodzianka i czwarta niespodzianka z soboty. No i odcinek kończymy wizytą w Argentynie, gdzie Boca Juniors, jeden z głównych faworytów do mistrzostwa kraju, nie poradził sobie z drużyną Patronato. Wszystko zaczęło się po myśli Boca Juniors. 45, no może nie wszystko, bo w 45 minucie strzelają bramkę na 1-0, bramka do szatni. Wydaje się, że drużyna Patronato już się nie podniesie, bo wiadomo jak działa bramka do szatni na piłkarzy drużyny przeciwnej. Jednak 91 minuta, Arce, który wszedł w 71 minucie, strzela bramkę na 1-1 i remis po kursie 4,70 staje się faktem. Wiem, że tutaj ten mecz też sporo ludzi dorzucało do kuponu, do jakichś ako na podbitkę, bo 1,31 u siebie na Boca Juniors z takim rywalem, który no nie powinien sprawić im żadnych problemów, kurs wydawał się bardzo fajny, no jednak okazało się to lipą jak wszystkie mecze w tym odcinku. Jest to ostatnia niespodzianka,
bramka, 4,70, remis w meczu Boca Juniors, Patronato. No i jeżeli chodzi o niespodzianki i wtopy weekendowe, to by było na tyle. Ja Ciebie serdecznie zapraszam do grupy na Facebooku, link jest w opisie na dole. Wbijaj tam, wypowiadaj się na temat bukmacherki i sportu. Zapraszam też do subskrypcji kanału, jest nas coraz więcej, co mnie bardzo cieszy. Zostawcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienie o każdym nowym filmie. Tymczasem trzymajcie się, przybijam Wam piąteczkę. Na razie, mordeczki, siemanko.